Jednym ze słów, które często słyszymy w mediach, zwłaszcza i w polityce, jest słowo dialog. Mamy być otwarci na dialog, mamy dialogować. No po prostu bez dialogu nie ma życia. Otóż sprawa nie jest wcale taka prosta i posiada kilka pułapek, na które dzisiaj warto zwrócić uwagę. Mianowicie był taki autor, Arthur Schopenhauer, filozof niemiecki, chociaż urodzony w Gdańsku. I on napisał między innymi taką krótką książeczkę Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Dziełko to w czasach komuny czy komunizmu było w Polsce obowiązkowym podręcznikiem do szkolenia kadr różnej maści propagatorów czy propagandistów czy agitatorów. Dlaczego? Dlatego, że w tej książeczce znajduje się prawie 40 różnych tak zwanych chwytów erystycznych, czyli sposobów nieuczciwego przekonywania. A ponieważ w okresie PRL-u mieliśmy do czynienia właśnie z gwałtownym obniżeniem poziomu edukacji, w związku z tym absolwenci szkół podstawowych czy średnich byli nieprzygotowani wystarczająco do tego, żeby samodzielnie dyskutować, żeby być zdolnym do identyfikacji czy obnażenia kłamstwa i obrony prawdy. I otóż jednym z takich chwytów, które Schopenhauer wymienia jako chwyt ostatni, jest argument ad personam. Co pisze? Otóż mówi tak. Jeżeli się spostrzega, że przeciwnik jest silniejszy, że w końcu nie będzie się miało racji, to atakuje się go w sposób osobisty, dlatego ad personam, bo persona to jest osoba, obraźliwy, grubiański. Polega to na tym, że mając i tak już sprawę przegraną, porzuca się przedmiot sporu i zamiast tego atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek bądź sposób. Można by to nazwać argumentum ad personam. A więc widzimy wyraźnie taktykę, że rozmawia dziennikarz z politykiem, albo politycy, albo dziennikarze i ktoś w sposób bardzo jasny, kompetentny przedstawia rację i ma rację. I w tym momencie oczekiwalibyśmy, że strona przeciwna po prostu zgodzi się, przyzna słuszność, no i przejdzie do dalszej dyskusji. A tymczasem tu nagle rusza cała nawałnica, byśmy powiedzieli, różnego rodzaju słów obraźliwych. No, kapitalnie to widać w momencie, kiedy prowadzona jest debata ze strony oficjalnej, rządowej w sprawie tragedii smoleńskiej, że na każdym kroku mamy do czynienia z argumentami ad personam. I teraz powstaje pytanie, co robić w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje, że ktoś, kto powinien przyjąć do wiadomości argumentację prawdziwą, tego nie robi? Otóż są racje polityczne, kiedy ktoś po prostu został oddelegowany przez jakiś urząd państwowy do roli dialogisty, który i tak będzie kłamał albo obrażał rozmówców. Może też być sytuacja bardziej osobista, kiedy ktoś nie chce przyznać się do tego, że przegrał dyskusję i w związku z tym z jakiejś nienawiści i awersji atakuje swojego rozmówcę. I to jest też ludzkie, że niektórzy nie potrafią zgodzić się na argumenty prawdziwe, bo to jakby rani ich próżność, bo oni chcą mieć zawsze rację i nie dopuszczają takiej możliwości, żeby się mylili. W związku z tym właśnie, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego niektórzy ludzie nie chcą przyznać komuś racji, kto ewidentnie ma rację, to musimy wymienić dwa powody. Pierwszy, że po prostu został oddelegowany, tak jak kiedyś właśnie ci partyjni agitatorzy byli oddelegowani do tego, żeby kłamać, albo też jest to wyraz ludzkiej słabości, ludzkiej pychy, która nie chce zgodzić się na to, że ja mogę nie mieć racji. I w związku właśnie z taką sytuacją
Schopenhauer powołuje się na Arystotelesa, czyli na filozofa, którego dzieli od Schopenhauera prawie 2,5 tysiąca lat, gdzie Arystoteles, tu zacytujmy, najlepszą radą jest zatem ta, podaje Schopenhauer, o której mówił już Arystoteles w ostatnim rozdziale Topik, nie dyskutować z pierwszym lepszym, lecz tylko z takimi, których znamy i o których wiemy, że mają dość rozumu, by nie prawić takich absurdów, których sami się muszą potem wstydzić. A więc uważajmy na te otwarte dyskusje. Jeżeli widzimy, że ktoś nie jest wewnętrznie szczery i otwarty na argumenty, z takim dyskutować nie należy.